Niemniej jednak chciałbym Państwu przypomnieć pewną sprawę. Otóż pamiętacie Państwo nasz spór na pewnej sesji, kiedy ja przytoczyłem cytaty dotyczące osoby Pana Jerzego, Jerzego Kirzyńskiego. Te cytaty pochodziły z artykułu, który również w tej chwili jest, jest w internecie, i chciałem powiedzieć, że moją intencją. Nie było dewaluowanie obecnej pracy zawodowej. Jak wiemy, pan Jerzy Kirzyński obecnie wykonuje zawód dziennikarza obywatelskiego, czyli nie było moją intencją dewaluowanie pracy zawodowej pana Jerzego Kirzyńskiego. Jeżeli państwo, radni, dziennikarze i widzowie, lokalnych stacji telewizyjnych w ten sposób odebrali moje słowa, to wyrażam swoje głębokie ubolewanie. A jeśli pan Jerzy Kirzyński poczuł się w ten sposób urażony, to, to przepraszam i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Treść ustaliliśmy na posiedzeniu na posiedzeniu pojednawczym, więc myślę, że to już nie wymaga żadnego komentarza.